kogoś to zainteresuje, to może komuś pomoże. Tak rozwiązałem problem z kierunkami w Amerykańcach. To jest akurat Jeep Grand Cherokee. Później pokażę, jakie żarówki i jakie rezystory zastosowałem i gdzie go zamocowałem. To już jest jedne zrobione. A tak, oczywiście to jest problem do rejestracji aut. No zobaczymy, jak będzie działać, jak skończę. Pokażę krótki filmek, nagram, gdzie jakie kable idą akurat w tej wersji. Gdzie indziej może być coś innego, ale jak komuś pomoże, to jak najbardziej. Żarówka, jaką zastosowałem, to jest firmy Autogama. To żadna reklama, a dla ułatwienia dla ludzi, którzy się lubią bawić takim. Żarówka wygląda tak, jest włożona już w obudowę. Nie chcę wyciągać, bo troszeczkę jest zachodu z tym, żeby ją tam włożyć, ale można sobie poradzić, zablokować. Taki rezystor jest 50 W, 6 ohmów. I one mają takie szybko złączki tutaj w torebce, ale ja im nie wierzę i będę lutował to, tak żeby miało to ręce i nogi. Później pokażę, jak to jest, który to przewód będzie i będziemy się bawić dalej. Ok. A jak sprawdzić, który przewód jest od kierunkowskazu, a który? To jest cała ta wtyczka od żarówki. Jak będzie widać, ten czarny to jest minus. A zaraz zobaczymy, który to jest kierunkowskaz, bo jedno jest postojowe w tych żarówkach. I mam taki najzwyklejszą żaróweczkę. Jeszcze od kierunkowskazu. Taka prowizorka, ale działa już 15 lat na przewody i zaraz sprawdzimy. Włączone są awaryjne światła i zaraz będziemy wiedzieć, który jest który. I jak widać, żarówka ma jako kierunkowskaz i czarny to jest masa, minus, a ten z prawej strony, tak samo było z tamtej strony, środkowy to jest postojowy światło, a z prawej strony kierunkowskaz. Także powinno być chyba jasne, które jest które, ale warto zrobić sobie taką zwykłą próbówkę i będzie działać. Jedziemy z koksem. Musimy przedłużyć, bo te przewody są dosyć krótkie od tego rezystora, żeby można było później go przymocować do jakiejś belki, poprzeczki takiej metalowej, żeby ładnie odbierało to ciepło, które tam z niego idzie. I przedłużamy właśnie przewody. Ładnie tu jakiś koszulka termozgrzewcza. Ładnie zarobić, później taśmą jeszcze zaizolować, bo to jednak będzie tutaj trochę sypać piachem, błotem, wodą. I czym tam jeszcze? To warto zabezpieczyć. Przedłużamy jakieś 40 cm przewodu. Nic się nie stanie. Można później ładnie go zabezpieczyć, zawinąć, żeby ładnie się to wszystko tam ułożyło przy belce, żeby nie było ponaciągane. Jedziemy z koksem. No i mamy już polutowane wszystko. Robiło to troszeczkę za. Tu jedno jest. Tutaj drugie. I teraz koszulka termozgrzewcza i jedziemy dalej. Tu już jest tak zamontowane. Tu gdzie spryskiwacz jest. Kable są odpowiedniej długości i ładnie tutaj na belce tej przedniej jest zamontowane. Wkręty były chyba takie pchełki, wkręty. Takie kwasoodporne. Przymocowane do blachy. I powinno to ładnie chłodzić. Tu zaraz pod światłem się nie jadę. Akurat ta strona już jest zrobiona.
i gra. Należy tak obrobić te przewody masowe i ten, który idzie na kierunek. Tam na dole coś się już działo, także musiało być coś przerwane, ale to działa tak jak trzeba. O, ładnie obrobione. Zaraz należy to potraktować cyną z kalafonią, żeby ładnie przylgnęła cyna do tego, żeby później elegancko można oblutować na pewniaka nowe kable z rezystorem. Krok po kroczku ocynowane są przewody i wlutujemy teraz przewody od rezystora. Tak troszkę od góry, żeby lepiej on później, jak się zagnie wtyczkę w drugą stronę, to żeby nie szły pod prąd, tylko ładnie z prądem. I już wlutowany jest rezystor. Oczywiście życie zweryfikował, miało być z prądem, a jednak jest pod prąd trochę. O, miało być z góry wlutowane, ale ucieka to wszystko, nie zaszkodzi. Nie będzie problemu, kable są na tyle długie, że poddadzą się. Teraz trzeba to zaizolować, każdy oddzielnie i później wszystkie trzy ładnie od góry. Założyć koszulkę jak wejdzie. No i do przodu. Z tej strony jest troszeczkę inaczej, bo jest taka wnęka. Trzeba jakąś pianką delikatnie z trytytką zablokować ten rezystor, żeby nie latał podczas wiercenia, przykręcania tego do belki. Później przewody się ładnie zaizoluje do końca. Tak to wygląda. Słońce trochę pada. Tu wychodzą przewody, tu są wlutowane. Później je doizolujemy, lekko zagniemy gdzieś, zawiniemy, żeby tak nie wisiały i powinno wszystko funkcjonować. Jak już wszystko pokazujemy, to wszystko, o takie wkręty to są chełki, to były takie z nierdzewki, chyba do profili aluminiowych, do przykręcania jakichś takich delikatnych rzeczy aluminiowych, twarde, bardzo dobre. Szybko wiercą otwór, malutkie takie pchełki tak zwane. I druga strona zamocowana. I już ma chłodce. I teraz zabezpieczymy przewody. Ładnie je podwiążemy, żeby miało to ręce i nogi. I sprawdzamy, czy działa. Już ich nie widać, kabli. Zaizolowane. Pojedyncze, to później w grupie przerzucone pod przeciwdzielnym, żeby się ładnie tutaj wspierał. Zaraz zabezpieczymy jeszcze tutaj taśmą kawałek, żeby się nie ocierał. Nadmiar jest tu zawinięty i zaraz sprawdzamy, czy świeci. No i sprawdzamy, żeby nie było z kabiny. Same kierunkowskaz prawy, bo prawą stronę żeśmy robili. Przepraszam. Jeszcze raz, stacyjka była niełączona, kierunkowskaz do góry, prawa strona. I rezystor działa i nie ma błędu. I prawidłowa reakcja. Także jak komuś pomoże, to proszę bardzo. Teraz jeszcze prawa strona. Kierunkowskaz w dół. Lewa strona, przepraszam. Jest i lewa strona. To na razie lecą.